drugiej części magazynu Moda i Uroda zupełnie zmienimy temat i klimat i po raz kolejny przyjrzymy się trendom panującym w urządzaniu wnętrz i modzie, jaka panuje w urządzaniu wnętrz. Dzisiaj konkretnie będą to łazienki, a właściwie już nie łazienki, bo już coraz częściej pokoje i salony kąpielowe. O to, co jest modne i jak wpisać się w te najnowsze trendy, urządzając łazienkę, zapytam pani Arlety, która jest fachowcem od urządzania tego typu wnętrz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy na początek, jak się zmieniły w ostatnich latach, czy może w ostatnich miesiącach, te tendencje, te trendy, co pojawiło się w łazienkach, czego do tej pory nie było. Tak, faktycznie pandemia w ostatnim czasie zwróciła naszą uwagę na funkcjonalność, zachowanie czystości i praktyczność. W dniu dzisiejszym łazienka to już nie jest tylko pomieszczenie, mówiąc kolokwialnie, do którego idziemy się umyć, tylko pomieszczenie, w którym chcemy odpocząć, zażyć relaksu, kąpieli, taka przestrzeń domowego spa, w którym przede wszystkim kładziemy nacisk na, jeżeli chodzi o wystrój, na minimalizm, taką ascetyczną formę wręcz, można by powiedzieć, gdzie podłoga jest podgrzewana, gdzie stopą chcemy spocząć swobodnie na podłodze, gdzie jest ciepło, gdzie stawiamy na wielkoformatowe płytki, czyli na coraz mniejszy podział przestrzeni, chcemy ją optycznie powiększyć dzięki zastosowaniu mniejszej ilości fóg. Rok 2022 to jest taki rok, w którym kładziemy nacisk na styl eko, czyli przede wszystkim naturalne materiały szlachetne, takie jak drewno, powrót króla, czyli marmuru. Marmur w odsłonie zarówno z żyłami szaro-białymi, bądź też bardziej odważna kolorystyka. Raczej nie używamy w dzisiejszych czasach kolorów jaskrawych. Stawiamy na to stonowanie, czyli raczej beże, beżopopiele, biel. Czerń też? Czerń właśnie, dokładnie. Czerń jest teraz też takim coraz bardziej modnym kolorem we wnętrzach, gdzie coraz więcej klientów faktycznie odważy się użyć tego koloru i zrobić nawet całą łazienkę dosyć ciemną. Jest to w zasadzie kolor takiego luksusu i elegancji, więc jak najbardziej idziemy w takie arystokratyczne bardziej klimaty, gdzie używamy też często ornamentów, czy eklektycznie właśnie łączymy styl industrialny z bardziej wyrafinowanym. No tu mamy taki przykład, bo tu jest taki Dokładnie. Typowy eklektyzm, prawda? Tu jest taki ten styl eko i taki stonowany. Tutaj już są jakieś zarysy ornamentów, a tutaj tak. Już jest tak naprawdę na bogato. I to też jest płytka. Wygląda to jak jakaś taka płyta, nie wiem, miedziana albo coś takiego, a to płytka, Dokładnie. Tak? Dokładnie. Płytka, która wygląda faktycznie jakby była wyciskana w miedzi ten ornament. Też warto zwrócić uwagę na metale, które występują dzisiaj we wnętrzach, czyli właśnie miedź, która często też w wersji tej korodującej już do takiej zieleni jest używana. Ten klimat taki zardzewiałych elementów, surowego wnętrza, gdzie faktycznie mamy tą przetarcia. Teraz coraz więcej jest nowoczesnych technologii w łazienkach, czyli przede wszystkim armatura, która coraz bardziej zaczyna być bezdotykowa, czyli począwszy od kranów bezdotykowych do samoczyszczących się toalet. Także faktycznie chcemy, żeby wyeliminować jak najbardziej wszelkie bakterie, wirusy z naszego życia. To też efekt pandemii pewnie trochę, Dokładnie, prawda? Tak, tak. Chyba jest tak, że samo to wyposażenie już samo w sobie jest elementem dekoracyjnym, na przykład jakaś armatura fajna, niekoniecznie chromowana, ale w różnych fajnych kolorach, albo jakaś ceramika, taka wanna na przykład, czy umywalka, prawda? Nazywa się nawet już armaturę powoli biżuterią łazienki, czyli łączenie na przykład czerni z miedzią, z tym tak teraz popularnym kolorem rose gold. Właśnie, jeżeli chodzi o kolor armatury, to ten rok 2021 wprowadził nam dużo złotego, coraz więcej ludzi też odważy się wprowadzać do wnętrza złoto, ale
Już rok 2022 bardziej kieruje się w złoto, ale takie w zindustrializowanej wersji, czyli bardziej szczotkowane, matowe. Też warto zwrócić uwagę na kształty, że przykładowo lustra, tak jak już było modne, już jakiś czas jest modne koło, to jest też teraz moda na prostokąt, ale wyoblone mamy krawędzie. Dokładnie. Tak więc we wszystkim te wyoblenia gdzieś delikatne występują. Nawet w kabinach prysznicowych, co nawet widać za pani plecami. Dokładnie, w kabinach prysznicowych, gdzie jest gięte to szkło, także też wszędzie gdzieś te wyoblone mamy krawędzie. Wspominała pani o tym wielkim formacie. Jakie największe płytki możemy kupić? Bo mam wrażenie tutaj, tak się rozglądając na razie pobieżnie, że one się coraz większe też robią. Dokładnie, coraz większe robią płytki, coraz to nowsze technologie są, gdzie ten gres faktycznie jest prasowany. Największy format, jaki w tym momencie mamy, to jest 3,20 na 1,60 m. Więc to jest naprawdę już imponująca płytka, do której trzeba albo paru fachowców, mężczyzn, którzy faktycznie ułożą, albo specjalnej technologii na przystawkach przykładania do ściany, żeby ten poziom był, wiadomo, równy. Mówiłyśmy o wielkich formatach, mówiłyśmy o tym stylu takim trochę nawiązującym do loftu, do fabryki, ale też do stylu eko i w tym eko to jest drewno albo coś, co imituje drewno. I tutaj też sporo takich płytek imitujących drewno. Faktycznie drewno wprowadza jednak nie dość, że szlachetny nastrój, jest bardzo dużo rodzajów odcieni, słoi, faktury tego drewna, więc ono raczej właśnie szlachetny klimat wprowadza w połączeniu z kamieniem, który teraz też jest coraz bardziej modny. Myślę, że tworzy wnętrze naprawdę bardzo eleganckie. Że możemy to drewno różnie układać, czyli możemy układać faktycznie jodełkę, tak jak mamy tutaj za panią, pod kątem 90 stopni, czyli tak zwaną angielską, albo faktycznie tak zwane szewrony, które też wróciły do łask, czyli kąt 45 stopni czy 65 i wtedy mamy też bardziej takie klasyczne to wnętrze. No dobrze, no to powiedzmy, że mam puste pomieszczenie, z którego chcę zrobić łazienkę lub salon kąpielowy lub jakkolwiek to nazwać. Co powinnam zrobić? No bo mogę mieć jakąś wizję taką szczątkową. Mm-hmm. Czy wy jesteście tutaj w sklepie mi w stanie jakoś doradzić, coś podpowiedzieć, coś narysować? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim zapraszam do naszych oddziałów JETA w całej Polsce. Zapraszam do siedziby głównej, do nas na Gorzycką, czy do nas na Poznańską, tu gdzie się znajdujemy. Jak najbardziej myślę, że z naszej strony fachowe doradztwo. Staramy się słuchać klienta, dopasować do jego gustu, zasugerować coś od siebie, mając wiedzę, co panuje właśnie w obecnych trendach wzorniczych. Dziękuję bardzo. Już mi się dosyć dużo rozjaśniło, jeśli chodzi o ten design i o to, co jest modne i co będzie modne w roku 2022. A za chwilę jeszcze dopytamy pani Kasi o te takie mocne związki designu łazienkowego z modą, bo są one, jak się okazuje, coraz mocniejsze. Pani Kasia wtajemniczy nas teraz w te coraz bardziej zażyłe związki designu łazienkowego z modą, bo coraz więcej projektantów projektuje nie tylko odzież, nie tylko coś, co się potem pokazuje na modowych wybiegach, ale też na przykład płytki czy całe wystroje wnętrz, prawda? Tak, jak najbardziej. Warto wspomnieć o chyba najdłużej współpracującym z firmą produkującą płytki projektanta, którym jest Maciej Zień. Zaprojektował kolekcję dla firmy Tubondzin. Tak jak wspomniała wcześniej koleżanka, wszystkie te wpływy i charakterystyczne style można odnaleźć w jego kolekcjach, bardzo zgrabnie je połączyć. Kolejną projektantką, która zaznajomiła się z branżą płytkarską, jest pani Gosia Baczyńska, która zaprojektowała kolekcję
dla firmy Paradyż. Wszystkie te kolekcje posiadamy w naszych salonach. No i trzeba wspomnieć, że od nowego roku jako jeden z niewielu salonów będziemy mieli kolekcję La Mani, która współpracuje z Ceradem. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, co pokaże, bo wszyscy z niecierpliwością czekamy na to, jakie nowości się pojawią. Oprócz oczywiście tych rzeczy mamy wszystkie sztandarowe firmy polskie, które zajmują się produkcją płytek, no ale posiadamy również troszkę włoskich, troszkę hiszpańskich. Z takich nowości hiszpańskich należy wspomnieć tutaj o rzeczach bardzo nowych z firmy Abitare i włoskich Roka, które pojawiły się na dniach u nas. Na pewno spełnią oczekiwania klientów, jeśli chodzi o zarówno design, tak zwane twarze płytek, jak i wpisanie się we wszystkie trendy, które są w tej chwili jak najbardziej na czasie. Co pokazują te płytki hiszpańskie i włoskie? W którą stronę idzie bardziej, w tą eko i w ten taki design, o którym mówiła pani Arleta, czy to idzie tak na bogato? Bardzo różnie, to zależy od tego, co projektanci, którzy projektują twarze dla danej firmy, są w stanie wymyślić do przodu, że tak powiem. Cały czas są modne wszelkie marmury, ale pojawia się też kamień, gdzieś jeszcze betony. Coraz więcej jest tych twarzy, które pokazują ten trend eko, czyli takie naprawdę faktury, które możemy spotkać w naturze. I taka jest właśnie ta ostatnia kolekcja, którą mamy z firmy Abitare, gdzie możemy stworzyć kamienną ścianę, która podświetlona będzie nam tak naprawdę skały imitowała we wnętrzu. Należy też pamiętać o tym, że coraz więcej pojawia się koloru. Gdzieś przejawiają się jakieś mięty, granaty, ciepłe zielenie. To jest cały czas ten styl eko, natomiast chyba klientom w pewnym momencie zaczęło brakować odrobiny ciepła i takich naturalnych odcieni w związku z szarością i bielą skandynawską, która otacza nas tak zewsząd. No i pojawia się coraz więcej płytek brązowych, beżowych, które jeszcze chwilę temu były passé. Właśnie, przez cały czas ten trend taki eko, a z drugiej strony, to też już o tym mówiliśmy, właśnie to złoto i to, że ma się błyszczeć i tak ma być na bogato. Cały czas widzimy gdzieś ten glamour, styl nowojorski, gdzie ma się błyszczeć, świecić. Aczkolwiek jeżeli chodzi o złote elementy, one nie będą już tak bardzo świecące. Dużo form jest teraz w takim złocie przetartym, lekko przydymionym, gdzieś przystarzonym. Co ciekawe, bardzo często łączy się ten styl eko z jakimiś takimi elementami glamour. Klienci szukają teraz takiej spersonalizowanej własnej przestrzeni, czyli nie sztampowego jakiegoś ustawienia, bo to nie pasuje do tego czy do tamtego. Gdzieś poszukują takiej własnej drogi, w której i wnętrza, w którym będą się czuli dobrze. Mamy tam wypoczywać, więc tak naprawdę klient może stworzyć własne wnętrze, oczywiście przy naszej pomocy drobnej, ale wkrada się taki szeroko pojęty eklektyzm. No i w ten eklektyzm też na przykład wpisują się wanny, które już bardziej są meblami niż taką ceramiką łazienkową. Dokładnie, prawda? Tak. Mnóstwo wanien wolnostojących jest teraz wkomponowywanych we wnętrza, aczkolwiek trzeba mieć dla nich trochę przestrzeni. Niestety wanna stojąca jest jak piękna sofa. Trzeba jej dać oddech. Wiemy sporo. Rzeczywiście te wiadomości mogą nam się trochę pomieszać i zmiksować i możemy się zagubić, ale wy tutaj od tego jesteście, tak żebyśmy jest. Się jako klienci nie zagubili. Dokładnie tak. I doradzicie, a rzeczywiście ta przestrzeń ekspozycyjna jest tutaj bardzo duża i bardzo fajnych, dużo rzeczy można sobie tutaj obejrzeć, więc dziękuję bardzo i jeszcze dziękuję bardzo. Oglądamy. Dziękuję bardzo. Temu, kto na nowy rok zaplanował remont łazienki, takie rady na pewno się przydadzą. Tymczasem w grudniowej modzie i urodzie to już wszystko. Kolejny odcinek w styczniu.